pamiętajcie, natura z betonem wygra zawsze. Tylko człowiek by musiał zniknąć z tej planety i po prostu tej natury nie likwidować. Wyobraźcie to sobie w powiększeniu razy 1000. To by wyglądało jak jakiś stary, opuszczony blok mieszkalny. Kurde, widzicie? Boją się te indory trochę tego człeka. To takie wielkie, grube, brzydkie. No, dobra, idziemy do tego Jarusia, bo kurde, nie mogę tam zajść. Jaruś, będzie zgoda między nami dzisiaj? Tylko nie próbuj mnie w te czułe miejsce pierdyknąć z tych rogów. Ja myślałem, że ta kobieta już ma menopauzę. Zobacz, jak jążem ostatnio tu na tej budzie stoł, nie? Bo ten czort mnie gnął. Patrz jak drapał, on ma pazury jak niedźwiedź. Jakieś tu zamieszanie dzisiaj jest. Dzień dobry. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Pokazuj, Pusiu, co ty wyżerasz tutaj? Tu są jakieś takie ścinki z wieprzowych żołądków. Flaki robili chyba, wiesz, na tej stołówce. Zobacz, całe wiadro ci się skapło. I no tu, nurkuj. A? Serka trochę polisz sobie. Pa, jak porywa. No i dobra, drodzy państwo, dzisiaj kurde wieje. Śnieg napadał. A my mamy takie smaczki, tutaj jeszcze cała skrzynka takiej, kurcze, treści z zupy. Oni tam często robią taką zupę buraczkową chyba. Jakaś baza pod tą zupę, jakieś kurde gnoty tu. Puśka, ona już wywochała to mięcho. Masz. Dobra, to ci dam i pokonuj to. Dobra, drodzy państwo, zabieramy się za wysypanie tych ciekawych tutaj smaczków. Skrzynkę zostawimy tak jak jest, gdzieś ją ulokujemy, powiedzmy, że tutaj. To poidło odłożymy tu. To w ogóle gdzieś prek, bo ono jest puste. Czekaj. Tu. Słuchajcie, napadało śniegu, chciałem robotę rozpocząć. W ogóle muszę zobaczyć w aplikację impostu, czy mi przyszła siatka. Bo jak nie, to ja nie wiem, co ja będę robił. Te belki najwyżej pod kurnik zabetonujemy. Będzie trzeba za chwilę pojechać po beton. Jakiś środek mrozoodporny. Co my tu dzisiaj mamy? Nawet ryba tutaj jest. Kasza, gotowane warzywa, buraczki, marchewka. Jakieś kurde ogórki. Czekaj, to odkładam tu. Nie wiem, czy te żołądki im wysypywać. Chociaż trochę tego sera. Indyki będą zadowolone z tych żołądków. Pytanie, czy będą w stanie takie większe kęsy połknąć. Kurde, tu im dam to, bo one mi to będą tu wyświgiwać na boki. Dobra, słuchajcie, biorę się jeszcze za podsypanie im tego pszenżytem. Trzeba im tego zboża codziennie nasypać. Chociaż dwie takie michy. Kurde, muszę pojechać do tego gospodarza naszego od pszenżyta, żeby kupić z trzy worki, bo się kończy. Kończy się i nie może się skończyć, wiecie, ale co dnia jest coraz mniej, nie? Z dnia na dzień. Może kurde, no za chwilę nie będzie i nie można do tego dopuścić. Tu jeszcze wszędzie leżą jakieś kurde te kapusty, głąby od kapusty od wczoraj. Nie będę tego kurde sprzątał teraz, w tym śniegu grabił, zamiatał. Wypuszczamy te koczkodany. Dobra, jaką by im tu dzisiaj muzyczkę puścić? No, zapraszamy do wyżery. Co ta kura tam się tak zamuliła mała? Ej, pędź do tam, jakaś jest przygnębiona.
wam się wcale nie dziwię. Dobra, słuchajcie, nie ma co za długo robić z siebie wariata. Idziemy luknąć, jak one tu wyżerają. Zaniepokoił mnie jeden ten biały osobnik, co on wyskoczył z tego kurnika i się, kurde, potknął. Potknął i leżał chwilę, ale on tutaj działa, pod korytkiem, wyżera sobie smaczki. Jest taki trochę niewyraźny. Damy go pod lampę, damy mu witamin i dojdzie do siebie ten koleżka. Najważniejsze jest to, że ma apetyt. Dobra. Macie dzisiaj apetyty? Widzę, że trochę macie. Fajne. No, widzę, indyki żerują na tych żołądkach wieprzowych, ale jak usłyszały tego człowieka tym dziwnym głosem, to odeszły, poszły. Ignacy tylko odważny. Kurde. Łazi to takie dziwne, nie? W jakimś kamuflażu moro. Głos przerobio, przemienio. Dziwoląg. Zobacz. Hej, ale twarożek pyszny, nie? Józek, a gdzie jest drugi Józek? Tutaj zajada, schował się ten piernik. Patrz, jak pałaszuje to mięso. Jedz, jedz, będziesz tuściutki, będzie pyszny rosół z ciebie. No ale niestety, gospodarz obejdzie się smakiem, bo tutaj jest dożywocie, panie kolego, nie? Tego gnotka jeszcze, co go Pusia porzuciła, dam wam tutaj. Kto to będzie wyżerał? No, czekam na pokaz. Puśka, zobacz, tu masz. Widzisz? Tam ci dałem mięska. Nie chcesz? Ty masz już pełną dupkę, nie? Idę wam jeszcze trochę tutaj podsypać tego zboża, bo już nie ma, kurde, macie takie łaknienie na... Dobra, kurde, nie lubię takiej pogody. Jedna plucha. Żeby jeszcze był większy mróz, to by wszystko było, wiecie, zamrożone, a tak to człowiek musi to wszystko oglądać. Te błocisko, to kurde, wszystko takie nijakie. No, wyżerać. Zaraz idę do Jarusia, do tej jego bandy. Trzeba się skupić trochę na robocie, pomyśleć, przemyśleć, co tu pierwsze. Pojedziemy po ten beton do marketu i tyle. I będziemy usadawiać te słupki. Ja mam tylko nadzieję, że Jaruś mi nie będzie w nie trykał. Będę musiał je jakoś pozapierać, bo ten wariot będzie mi znowu próbował wszystko zepsuć. Tak cicho się zrobiło? Nikt nic nie wyzywa, nie gdoko, nie gęgo? Ja cię nie mogę. No fajnie, przynajmniej można się skupić na myśleniu, a nie jeden jazgot. Gdzie jest ta nasza Jolanta Kwaśniewska? Boże, mi dawno nie widział. Gdzie jest ta czupryna? Patrz, nie ma jej nigdzie. O, tam jest. Tam jest przy poidle. Zobacz, no kurna Jola, jaka ty jesteś dzisiaj pokudlana. Ej, no weź się za siebie, dziewczyno, bo co ty sobą reprezentujesz? No i dzień bez gąski Gosi to dzień stracony. Chodź, Gośka, tutaj nam pokazuj. Kurczę, ty wolisz śnieg wyżerać. Czyścisz po prostu te kamyszki z tego białego, bo tego białego nie było, nie? A teraz napadało i no tak nie może być. A? Jurek, wachluj tu, wachluj, no. Nie przejmuj się. Tam jest ryby trochę. Rybka se zjedz. Ta zakochana para też jest prawie od samego początku. Państwo Dostojewscy. Ona i on. Sami. Czuję, co się święci. Opętał ich zły duch. Dobra, ferajna. Wszyscy, co mają płaskie dzioby i płaskie stopy, opuszczają ten lokal. Ty też, cwaniaro, bo ty zawsze na samym końcu wychodzisz.
opuszczasz to terytorium i jeszcze na końcu to mnie w jajo zrobisz. Że mi uciekasz za plecy. Dalej, idźcie wszyscy. No. Dalej, tam, let's go. Do siebie. No. Patrz, tu są paniaki, one wiedzą, że ja nie przejdę przez tą kałużę, bo się boję. Ta, ona zawsze mnie oszuka. Idź, no. Dobra, tu możecie funkcjonować, tu jest wasz błotny plac zabaw. I tyle, ja idę do Jarusia. Kurde, niech ta wiosna już przychodzi, bo można na łeb dostać. No i indyki jeszcze, niech powyżerają trochę te dwa samce. Jeden jest na sprzedaż, ten czarny może być w karton zapakowany i możecie go otrzymać. Także dajcie znać. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, wpadajcie na grupę facebookową Negatywka TV albo na Instagram negatywka.tv i dogadamy szczegóły. I zapraszam tak swoją drogą, bo tam wrzucam różne aktualności i inne ciekawostki. Kurde, widzicie? Boją się te indory trochę tego człowieka. To takie wielkie, grube, brzydkie. No, dobra, idziemy do tego Jarusia, bo kurde, nie mogę tam zajść. Jaruś, będzie zgoda między nami dzisiaj? Tylko nie próbuj mnie w te czułe miejsce pierdyknąć z tych rogów. Dobrze? No, dzisiaj ci tu trochę ogarniemy do końca. Tą kupę, kupy. I te wcześniejsze ogrodzenie, co Małgosia tam była, to też weźmiemy stąd. Uwaga. Czekaj, uważajcie. Idę wam po siano. Dalej, zlot. No. Jaruś, nie wariuj. Przeganiasz tu wszystkich. Masz synek jedz. Pokażemy, jakie macie apetyty i za chwilę bierzemy się za robotę. Pomału. No zobacz, co robią. Co tu się dzieje? Idź, wyżeraj. Jakieś tu zamieszanie dzisiaj jest. Jedz, Jaruś, jedz. Piotruś goni tą najstarszą. Słuchajcie. Powiem wam tak. A zwracam się do was. Będzie trzeba chyba sprzedać Piotrusia. Z tego względu, że no nie może być tyle kozłów. On już zaczyna wchodzić na obroty. Wiecie, o co chodzi? No zobacz. Widzicie? Kredka mu tam wyszła i on no i ujeżdża, nie? Pa, jeszcze Piotruś teraz zmienia na zmianę z nim. Jaruś ich wszystkich przegania. Tak nie może być. Piotruś to jest koziołek miniaturowy. Ale zarazem jest to syn i brat tych dwóch. Szkoda by było, jak on by je pokrył, nie? Bo my byśmy kazirodztwa raczej tutaj nie chcieli. Znaczy raczej, na pewno nie. Kto wie, czy z czasem... Kurczę, Czarusia nawet by nie trzeba było sprzedać. Ale to tam w odległych czasach. Wszystko muszę tutaj przemyśleć. Tak to posegregować, żeby było okej. Tu są trzy rasy kóz. Jaruś, Matylda, ta ciotka Renatka, babka Grażynka, to są kozy miniaturowe. I też Justysia i Piotruś, tylko one są jeszcze malutkie. Za to Jaruś, Zosia i Marysia, te trzy, to są kozy karłowate. To są jeszcze mniejsze niż miniaturki i one by mogły być w osobnej zagrodzie. Możemy zrobić gdzieś zagrodę dla nich, póki co, nie? No i następna rasa, czyli koza mleczna, to jest koza Małgorzata. Matka Czarusia. On też będzie chyba mleczny. Tylko, że on nie będzie dawał mleka, a co innego będzie dawał, nie? O jeju, zobacz, no synuś kochany. Fajne macie apetyty, wszystko mi się tu podoba. Będzie trzeba to przemyśleć, a ciebie, mały zajączku, kurde, nakręcony, nie wiem, wystawimy cię na OLX-a. I zamiast ciebie kupimy jakąś kózkę niespokrewnioną. No niestety, słuchajcie, ja do wszystkich zwierząt się tutaj przyzwyczajam, ale no nie wszystkie będą mogły zostać, bo tu się zrobi jeden wielki bałagan genetyczny. Ja też chciałbym zachować rasę, nie? Żeby po prostu Franuś, Marysia,
i Zosia, gdzie jest Franuś? Chodź no tu chłopcze kochany, bo o tobie mowa. Żeby ten Franuś, ta Zośka i ta Maryśka, te trzy osobniki, żeby były osobno na wybiegu. Jaruś je tam będzie obsługiwał, że tak powiem. No i będą fajne, oryginalne kozy karłowate. Gośka przegania. No, no, no. Jaruś, tobie też tu zostawimy osobników w twojej rasie. Tu trzeba wszystko, Jaruś, obmyśleć. No zostaw już tego Franka. Zobacz, jak ją żem ostatnio tu na tej budzie stoł, nie? Bo ten czort mnie gnął. Patrz jak drapał, ma pazury jak niedźwiedź. Jaruś. Ty jesteś, widzę, kurde, ładnie nakręcony. Pak go goni. Ej! Robi się za duża rywalizacja, jeżeli chodzi o kozły, wiecie? I będzie trzeba naprawdę je oddzielić, bo ja widzę, Jaruś mocno goni tego Franusia. Kurde, jak on go zagna w kozi róg i go do ściany przystawi tymi rogami, rozpęd weźmie, jeszcze pierdyknie w niego. Żebra mu połamiesz, albo nie wiadomo co. Uspokój mi się. Zazdrosny o te kobity wszystkie, nie? Takie ładne ci zorganizowałem. A kiedyś byłeś sam i płakałeś. Teraz zamiast to doceniać, to tu wszystkich gnosz. A wcześniej żeś ze świnkami łaził i z kurami. I z nimi gadałeś. I meh, i meh. Chodź, czarujący czarusiu. Ty jesteś z dnia na dzień coraz większy. Naprawdę. Ty już jesteś większy jak ten Piotruś. No, polataj sobie jeszcze chwilę po tym. Pośliskaj się, bo w tym momencie zaczynamy rozbiórkę. Dobra, drodzy państwo, biorę się za robotę. Czas nagli, nie ma co wymyślać, co wydziwiać. Pusia tutaj krąży między nami. Ona jest kochana. Dobra, lecimy z robotą. Let's go! Dobra, słuchajcie, mamy to terytorium wysprzątane. Tutaj żem to ulokował, gdzieś trzeba kurde graty trzymać, nie? Słuchajcie, Piotruś z Franusiem tak gonią tą babkę Grażynkę. Ona chyba mimo wieku, ja myślałem, że ta kobieta już ma menopauzę, a ona mimo tego podeszłego wieku chyba coś tam jeszcze dostała, jakieś tej rójki, nie? I ten warioty gonią ją normalnie. Piotruś wszedł w wiek rozpłodowy. Będzie trzeba tego synusia sprzedać, kurczę, niestety, no. Nie będziemy, wiecie, robić tutaj wariatkowa. Patrzcie, te dwa kołki, te dwie belki drewniane. Kurczę, to mi w ogóle nie wyschło. To jest takie, kurczę, cały czas wilgotne. Przez tą pogodę, wiecie, o co chodzi, to nie są warunki do roboty. Widzicie? Kurde, to wszystko jeszcze mokre jest, ale wiecie, co ja zrobię? Ja to taką tarczą, czekaj no, taką tarczą zeszlifuję to i zorganizowałem sobie taki olej przepalony, stary, silnikowy i maźniemy to tym olejem i tłuste nie pozwoli, nie, żeby wilgoć wlazła w drewno. Dobra, szlifujemy to. Mam nadzieję, że mam naładowaną tą baterię, bo jak nie, to biada. Kiepska. Dobra, idę po drugą. We'll be right back.
Dobra, mamy to wyszlifowane. Jo, wyglądam jakbym uciekł, kurna, z burzy piaskowej z Afryki. Ojeju, czaruś płacze. Słuchajcie, taki mam olej silnikowy. Co prawda nie jest on przepalony, bo tamtego przepalonego ja nie mogę znaleźć. Jak to się otwiera? Pa, jaki tu jest ten cycek. I teraz co? Czekaj, ja to... Kurde. Co jest? Dobra, puściło. To jest dobry olej, tylko on już jest niepotrzebny, bo kupiłem lepszy. To wygląda, kurde, jak olej lniany do pyrów z gzikiem. Słuchajcie, przemaluję te dwie belki dzisiaj i jutro jeszcze. Nie będę ich dzisiaj wkopywał, słuchajcie, to się nie spieszy. Stopniowo sobie wszystko zrobimy. Może nawet nie będzie trzeba betonować wtedy tych belek, tylko je obłożymy kamieniami i ziemią przysypiemy, udepczemy i będą stały, kurna, jak dęby. Dobra, biorę pędzel, cyk, cyk, i jedziemy z tematem, jak to będzie wpijać w ogóle to. Słuchajcie, to nie musi być przepalony olej, nie? To jest bez różnicy, no bo tu chodzi o to, żeby to było tłuste i żeby się wpiło. Nie musi być ten olej czarny. Ludzie stosują przepalony olej z tego względu, że mogą go pozyskać za darmo i dobrze mi tam podpowiadaliście, że mam iść do mechanika i on by mi to dał za darmo. Ale ja nie muszę iść, bo ja mam ten. Przemalujemy to teraz raz, może jeszcze później wieczorem poprawię. Na noc niech się wchłonie. Jutro byśmy poprawili z dwa razy jeszcze. Niech to się elegancko wchłonie i zabezpieczy to drewno. Dobra. Tutaj też, żeby od ziemi tam, od spodu nie ciągło. No i dobra, druga beleczka. Rachu ciachu. Kurde, ja muszę jeszcze dzisiaj wymienić ściółkę w kurniku. Po prostu, jak to się mówi, gnój wyczasnąć. Bo już się, kurde, nazbierało, nabombały tam te ptasiory, te indory. Tak bombardują tam. Niekiedy jeszcze po kurach siedzą nad tymi kurami i czaskają na nie. Cyk, 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 cyk. Jaruś ma karę, siedzi w końcu tam, gdzie Gosia wcześniej z młodym, z naszym czarusiem. Stój mi tu. Zaraz wam pokażę, jak jest ukarany ten koziołek. To niech się wchłonie, ja odkładam te sprzęty. Słuchajcie, idę wam pokazać jeszcze Jarusia, jaki on jest teraz zażenowany. Czekaj, no ja zadzwonię z ciekawości, czy jutro da radę podjechać po to zboże, po to pszenżyto. Gospodarzu, odbieraj, bo jest potrzeba. Halo? Halo? Chłopa, nic nie było słychać. Może teraz się uda. No halo, o, teraz pana słyszę. Witam. No, co, no. Pytanko, no, czy po to przężytko można podjechać jutro? Bo zabrakło. Trzy worki bym wziął. No dobra, może być tam. A o której godzinie... No ja się dostosuję do pana, może być rano, może być po południu. Bez różnicy. Za jasnego najlepiej, nie? No powiedzmy, no, na 10 by mogło być? No może być na 10. No dobra, to tak się umawiamy. O 10 jestem i gra muzyka. Dobra, dzięki wielkie. No, co? Trzy woreczki, no. Dobra, nie ma sprawy. Dobra. Dobra, dzięki, do zobaczenia, no. Widziałeś Matyldę? Tak się goda. Jeszcze siano może zorganizujemy od tego gospodarza wam, ale to chyba dopiero trochę później, jak zeźrecie to wszystko. Patrz, ten Piotr się uspokoił, patrzy w oczy człowiekowi. Jaruś! Teraz masz karę, nie? Teraz wiesz, ale wieje. Teraz wiesz, co ta twoja Małgosia czuła, jak ona tu musiała siedzieć. Tak się kończy, jak się jest niegrzecznym. Ja ci odizoluję tego Franka. Piotrusia będziemy musieli, no niestety, pożegnać stąd. A Czaruś póki co jest malutki, nie? No, będziecie tu wtedy w zgodzie żyć może, jak ten Franek będzie gdzieś
na uboczu tam. Z tyłu tam miały być świnki, ale może tam Franka wpuścimy póki co. Zobaczymy, może zrobimy jakąś nową zagrodę. Dobra, moi drodzy, a żeby zmienić klimat i otaczającą nas aurę, biorę tą taczkę i jedziemy, drodzy państwo, na pobliską łąkę. Tam kiedyś ktoś wyśwignął trochę gruzu, widziałem. I ja bym potrzebował tego gruzu, żeby później te belki drewniane wkopać, żeby je tam, kurczę, wiecie, wzmocnić, żeby one stały, naprężone. Idziemy luknąć, czy uda nam się tam coś pozyskać. Bo widzicie, tutaj ostatnio też wkopałem kilka brzuzek. My tu będziemy robić normalnie park. Tu będzie pastwisko. Ten płot zmienimy, to opłotowanie, to ogrodzenie, bo tak to trochę, kurde, śmiesznie wygląda. No i tyle, tam będzie z przodu ogródek, altanka, to tamto ognisko, oczko wodne. Tutaj, drodzy państwo, jeszcze szybko przeskoczę. Tu mamy drzewka posadzone, tu będzie taki mini sad. No i tutaj z tyłu też jedno wielkie pastwisko zrobimy, ogrodzimy to. Kupimy tu może jakąś krowę, jakiegoś cielaka z rzeźni, po prostu uratujemy. Albo konika jakiegoś Shetlanda. Tutaj jadę, słuchajcie, w te zakamarki świata. Tam już widzę tą kupkę gruzu. O, tutaj nawet trochę jest, to nie będę musiał tak daleko jechać. To tam później sobie poczaskam na drobniejsze. Aha. Tutaj jeszcze leżą pod tym orzechem jakieś stare cegły. Słuchajcie, to jest taka łąka, ale ona ma właściciela i chłop tu kiedyś zwoził jakieś, kurde, gruzy, podwyższał delikatnie ten teren i takie smaczki się tu jeszcze ostały. Słuchajcie, ja jak widzę takie coś, to od razu mam ochotę zakładać terrarium. Czy to nie wygląda jak jakiś dom dla robali? Wyobraźcie to sobie w powiększeniu razy 1000. To by wyglądało jak jakiś stary, opuszczony blok mieszkalny w Czarnobylu. Gdyby te dziury od cegły nie były zalepione, nie? To by wyglądało jak takie okna. Ale powiem wam, będę też zakładał akwarium, terrarium. Ja wam to wszystko będę nagrywał, te rybki, te robaki. Pójdziemy robali nas zbierać i będziemy je hodować w tym terrarium. Dobra, odstawiam to tutaj i czekamy na lepsze czasy. To znaczy, czekamy, aż wyschną nam te dwie belki, aż wchłoną po prostu ten olej. Później je jeszcze raz albo dwa razy przemalujemy i będziemy je lokować. Kupię jednak, wiecie, też trochę betonu. Zabetonujemy je, wiecie, u podstawy, tam na dole. Jakiś śmieć tam wpadł, ale dobra. Zabetonujemy, obrzucimy kamieniami dookoła. Te kamienie też zalejemy trochę, żeby to się w jedną, jednolitą masę zastygło. No i na górę już będziemy śmigać ziemi i udeptywać. I będą te dwie belki stać. Ej, naprawdę, kurde, jak ja na to patrzę, to ja to widzę wszystko w powiększeniu. Że tu na przykład jest taka płyta lotniska, 100-letnie uczęszczana. I tutaj po prostu już las narósł, nie? I pochłania ten beton. Pamiętajcie, natura z betonem wygra zawsze. Tylko człowiek by musiał zniknąć z tej planety i po prostu tej natury nie likwidować, a wszystko by się stało zielone. Okej, dzięki za dzisiaj. Zostawcie lajeczki w górę, subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. Ostatnio jadę tak ostro z tematem, że robimy daily vlogi praktycznie, Matylda, nie? Codziennie coś wrzucamy. Ja normalnie sam jestem w szoku. Jaruś, trzymaj się tu. Jak się troszeczkę uspokoisz, to cię tam wypuścimy. Ja chciałem podziękować Marcinowi Krzyżanowskiemu o to, że podniósł próg wsparcia na Patronite. Dzięki, mordeczko wielkie. Odezwij się do mnie na priv, to dogadamy szczegóły tamtych wszystkich nagród, które ci przysługują. Tutaj jesteś, Marcin Krzyżanowski, dzięki wielkie. No i również dziękuję Marcinowi Mariańskiemu, bo dosłownie 5 minut temu doszło od ciebie dodatkowe wsparcie, także dzięki wielkie. Ostatnie ujęcie na ten kozi rozgardiarz. I słuchajcie, uciekam. Jutro lecimy do gospodarza. No i będziemy dalej działać tutaj z robotą. Dobra, moi drodzy, żegnam się z wami. Pa, pa i do zobaczyska jutro. Peace!